Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaproponować na kanale Kruzi 4x4 nowy cykl. Mam nadzieję, że będzie to cykl miesięczny. On będzie się nazywał Porównywanie firm 4x4, czyli taki benchmark. Będziemy porównywać ofertę, co te firmy planują, jakie mają zaplanowane wyjazdy, jakie są ceny, no i kilka jeszcze innych parametrów. Także liczę na Wasz odzew, na Wasz feedback odnośnie tych firm. No i celem jest takie dokładniejsza charakterystyka firm związanych z turystyką 4x4. I w ramach tej analizy skupimy się na działalności, perspektywach rozwoju, tego, co pokażą nadchodzące miesiące dla tych firm, jakie mają pojazdy terenowe, jeżeli mają jakieś do wypożyczenia, jakie są stawki. I porównamy to z ofertą naszej firmy. W celu takim, żeby ocenić naszą konkurencyjność, zobaczyć, co możemy poprawić w porównaniu do tych firm i co jeszcze możemy zaoferować, jeżeli jesteśmy w stanie, a inne firmy na to wpadły. I poprosiłem właśnie mojego pracownika Wojtka o to, żeby zrobił taki research w domenie publicznej na razie, bez jakiejś bezpośredniej integracji tych firm. Na razie zrobiliśmy tyle, co się udało z domeny publicznej wyciągnąć. Czyli przede wszystkim korzystaliśmy z stron internetowych, tego co te firmy same o sobie mówią, ale też korzystaliśmy z EKRS-u w przypadku spółek, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej korzystaliśmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także sprawdzaliśmy te firmy, czy są, w związku z tym, że działalność turystyczna w Polsce jest reglamentowana, nie jest wolną działalnością. Każdy, kto to robi, musi uzyskać licencję od państwa w formie wpisu do ewidencji organizatorów turystyki. Także sprawdzaliśmy, które firmy działają legalnie, które firmy działają nielegalnie. Po to, żeby też porównać, zobaczyć, czy to można robić nielegalnie, czy zawsze trzeba być po stronie legalnej. Także też taka ciekawostka też pokazująca, gdzie te inne firmy są w rozwoju, jak poważnie traktują przestrzeganie prawa, a na ile widzą, że jest to jakaś nisza, gdzie tam można pewnych rzeczy, pewnych formalności nie spełniać i bardzo dobrze funkcjonować w szarej strefie. No i właśnie też liczę na to, żebyście Wy powiedzieli jeszcze, którą firmę byście chcieli, żeby dorzucić do tego porównania. No i ja będę starał się takie podsumowanie robić raz na miesiąc. No, ale zobaczymy też od Waszego odzewu, czy będziecie tym zainteresowani, czy nie. Także przejdę teraz do porównywania tych firm. I na pierwszy rzut poszły takie firmy jak Adrenalinka, Bezdroża 4x4, Offroad Traveler, Kruzik 4x4, czyli nasza firma, Przygody 4x4, Explore 4x4 i Nomads 4x4. I jak widać w tabeli, zestawiliśmy wszystko, żeby było widoczne i porównywalne pomiędzy poszczególnymi firmami. Na początku forma działalności. I tutaj widzimy, że mniej więcej po połowie to się podzieliło wszystko. Mamy trzy firmy, które działają jako jednoosobowa działalność gospodarcza. To jest Adrenalinka, Bezdroża i Offroad Traveler. Mamy trzy spółki, czyli Kruzik, Przygody i Explore. Spółki z o.o. I mamy firmę Nomads, którą ja tutaj dorzuciłem ze względu na to, że no ja ich widzę, jeżdżą po Polsce. Natomiast firma nic o sobie nie mówi. Tak? Na ich stronie nic takiego nie wyczytamy, jedynie wiemy, że mają jakąś siedzibę w Gruzji. Natomiast te auta, którymi się poruszają, jeżdżą na tablicach ZSL, czyli ze Sławna, zachodniopomorskiego. Natomiast nie ma informacji o tym, jaką mają formę, czy są zarejestrowani w Polsce. Także to też o czymś świadczy, brak, że firma się nie chwali, nie informuje o tym, gdzie ma siedzibę, czy jest zarejestrowana w Polsce, to też o tym świadczy. Także to też w tych innych poszczególnych kategoriach będą firmy, które pewne rzeczy starają się nie mówić. Powinno to zwiększać naszą nieufność do takiej firmy, która nie mówi na przykład, jaką ma formę działalności, czy jest zarejestrowana w Polsce, jaki ma NIP i tak dalej. Następnie wszystkie firmy oprócz Nomads mamy NIP i REGON, także na tej podstawie możemy te firmy wyszukiwać w różnych rejestrach. I teraz bardzo ważna informacja kolejna, to jest wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki, czyli to co już powiedziałem na wstępie,
Ja takiej informacji nie widzę na stronie Adrenalinki, ani na bazie ich NIP-u i Regonu, w bazie ich nie ma. Bezdroża, Offroad Traveler, Cruzik, Przygody 4x4, Explore 4x4, Nomads nie wiemy. Przygody jest jako jedyna firma, przepraszam, Przygody 4x4, ta firma jest zarejestrowana i ma wpis, ma też gwarancje bankowe na prowadzoną działalność, więc pod tym względem jest to firma, która się tutaj wyróżnia jako jedyna, należy ją pochwalić. Jeszcze odnośnie naszej firmy, my takiego wpisu nie mamy, natomiast w strategii naszej rozwoju mamy uzyskanie takiego wpisu w planach. Oczywiście, jeżeli zaczniemy komercyjnie sprzedawać naszą ofertę, bo na razie przez najbliższe lata Cruzik ma w strategii zapisaną budowę oferty, czyli przygotowanie tras 4x4 i do tego czasu wszystkie nasze wyjazdy są organizowane bezpłatnie dla uczestników na zasadzie partnerskiej, tak? Czyli żeby nie działać nielegalnie, nie działać sprzecznie, nie mając licencji państwowej, my jeździmy na zasadach partnerskich i nie pobieramy żadnych opłat od ludzi, którzy z nami jadą. Taka jest tutaj nasza zasada. Natomiast inne firmy albo łamią tę zasadę, albo działają pod jakimś innym szyldem jeszcze. I tutaj takim przypadkiem może być Adrenalinka, ponieważ takiej firmy nigdzie nie ma jak Adrenalinka. Jest firma Team Consulting, którą też Marcin Francuz prowadzi. Ta firma Manip, Regon i tak dalej jest zarejestrowana, ale nie ma wpisu. Natomiast na stronie Adrenalinki jest jakiś tam wpis, że mają jakąś tam, jako organizatorzy turystyki są zarejestrowani, tam jest nawet podany numer, ale niestety ten numer w tej bazie nie ma takiego numeru, więc nie wiem, gdzie są wpisani. Dlatego tutaj to jest pewne zastrzeżenie, że na bazie publicznych informacji, do których my mogliśmy dotrzeć, oni nie są zarejestrowani i jeżeli sprzedają ofertę turystyczną, to robią to nielegalnie. Natomiast być może jesteśmy w błędzie i może są zarejestrowani na zasadzie jakiegoś innego NIP-u, innej firmy, która się kryje pod szyldem Adrenalinka. Także to, jeżeli uda nam się dotrzeć do informacji źródłowych, to będziemy to prostować. Dlatego takie jest zastrzeżenie, że ten benchmark, on jest nie, w sensie takim, on jest niezweryfikowany i chętnie go poprawimy, jeżeli będą jakieś błędy i mogą być też dane pewne niekompletne, bo nie są upublicznione, tak jak w przypadku Nomad 4x4, gdzie jest po prostu brak danych. Następnie widzimy prezesów, jeżeli jest to prezes w spółce lub jeżeli jest jakiś właściciel jednoosobowo wpisany, zarejestrowany, to widzimy kto te firmy, kto, jakie nazwisko za tymi firmami stoi. Gdzie mają siedzibę? Tutaj patrząc na rozstrzał siedzib, to widzimy, że mamy dwie firmy z Krakowa, czyli z Małopolski. Mamy firmę z Warszawy, czyli z centralnej Polski i Bielice Lubuskie, to jest też powiedzmy środkowa Polska, ale zachodnia. Mamy firmę z Raciborza, która też jest z południa i czyli tutaj patrząc na naszą firmę z Pomorskiego jako Kwidzyn, to jesteśmy tutaj z tego punktu widzenia jesteśmy dobrze zlokalizowani jako jedna firma, która tutaj działa w tym regionie. No i nomadzi też często się pojawiają w zachodniopomorskim, przynajmniej ja ich tam spotkałem na Pomorskiej Górce Piasku, chyba ze dwa razy nawet. Mamy kontakt do każdej firmy tutaj, mamy, każda firma ma swoją stronę internetową, także to też lepiej lub, na której może nie lepiej lub gorzej, tylko na której jest więcej lub mniej informacji, które chcą upublicznić. Każda firma ma też stronę na YouTubie, jest przynajmniej kanał ma zarejestrowany. W większości są, no dużo, niektóre firmy dużo publikują, niektóre mniej publikują. Można do tych kanałów dotrzeć. Mają też Instagram i Facebook. Także ja na te, ja akurat nie wchodzę w ogóle na tego typu strony, które no, trackingują, bardzo mocno szpiegują. Natomiast no, mój pracownik tam wszedł, zweryfikował, także my tu się wyróżniamy jako jedyna firma, nie robimy czegoś takiego jak Instagram i Facebook. Wszelkie zdjęcia, jeżeli ktoś chce, to może na YouTubie, jeżeli mamy z filmikami lub na naszej stronie. Jeżeli chodzi o Facebook, to kontakt zapasowy tak mówię, z klientami, to my to robimy poprzez Telegram, także tu się też wyróżniamy, gdzie używamy no, nie szpiegujących narzędzi. Dalej, kolejna rzecz, komunikacja, czyli jakich środków komunikacji firmy używają podczas swoich wypraw.
I tu widzimy, całe środowisko jest stradycjonalizowane, używa 27 MHz na częstotliwości AM, znaczy na modulacji AM i używają po prostu CB radia, tak? My jako jedyna firma używamy bardziej profesjonalnego sprzętu, czyli sprzętu, który służby używają, czyli radio UKF i VHF. Większość naszych wypraw jest na 446 MHz w modulacji FM, natomiast jeżeli jest potrzeba zwiększenia zasięgu, to radia są dwuzakresowe, można na dwóch diapazonach, jakbym powiedział, na dwóch częstotliwościach mogą pracować, czyli też mamy 136 MHz w VHF-ie. Kolejna rzecz to jest wynajem aut. I tutaj mamy porównywanie głównie firmy, które się ujawniają o tym, że to robią, podają cennik, to są trzy firmy. Przygody 4x4, oni mają w zależności od wyjazdu, to widzimy 500-600 zł brutto. Nasza firma ma 500 zł brutto netto, bo my nie mamy VAT-u. I jeszcze jest trzecia firma Adrenalinka, która ma 600 zł netto za wypożyczenie samochodu. Także te trzy firmy się ujawniają, natomiast jest jeszcze firma Bezdroża 4x4, która gdzieś tam w swoich prospektach jest u nich możliwość wynajęcia auta, natomiast nie ujawnia, jakie to są auta, w jakich cenach. Także to mówię, że pewne rzeczy o czymś świadczą. I tak samo nomadzi też, no mają, oni głównie wynajmują auta swoje, bo mają tych aut sporo, Land Roverów, Discovery, dwójek. Natomiast nie ma jakiegoś cennika, tak, podanego. Ile kosztuje doba jazdy ich samochodem lub wynajem. Kolejna rzecz to są, co planują lub co zrobili, tak? No, w związku z tym, że żeśmy troszeczkę się spóźnili z tym pomysłem, to styczeń, luty bardzo ciężko cokolwiek znaleźć, bo firmy bardzo często nie pokazują już imprez, które są zaprzeszłe, tak? Czyli odbyły się albo nie odbyły się, ale były zaplanowane przez nich z jakąś tam ofertą. Więc udało nam się tutaj wyciągnąć, Adrenalinka planowała jechać do Szwecji za 2600 w lutym. Czy do tego doszło to do skutku, czy nie, to nie wiemy. Offroad Traveler miał wyjazd do Tunezji za 1100 euro za samochód. My mieliśmy w styczniu aktualizację strategii spółki. W lutym mieliśmy Turystyk 4x4 Pętla Kwidzyn, cena 0. I w lutym mieliśmy Turystyk 2x4 okolice Brodnicy, cena 0. Takie były dwa wyjazdy. Ten drugi był, my jechaliśmy tutaj gościnnie. Nie byliśmy organizatorem. Później byliśmy przygody 4x4. Mieli zaplanowany wyjazd do Algerii w cenie 3950 euro za auto. Explore nie miał żadnych wyjazdów w styczniu i w lutym. Nomadzi też nie mieli żadnych wyjazdów w styczniu i w lutym. Jeżeli chodzi o marzec, to będziemy podsumowywać to po zakończeniu marca, natomiast są tutaj już jakieś plany, kilka widzicie też na kwiecień. Natomiast całą tą tabelę tutaj Wojtek uzupełni, jeżeli będą jakieś informacje na stronach, już proszę go, żeby wypełnił na cały rok do przodu, żebyśmy widzieli przynajmniej, co mają firmy zaplanowane i jakie są ceny, tak, rzeczywiste, czy może ceny ofertowe, przeważnie są to też ceny rzeczywiste w naszym środowisku. No i tutaj dla Was też jest, kogo tutaj jeszcze byście chcieli zobaczyć na tym zestawieniu, jaką firmę? Pytanie. No i tutaj ostatnia kategoria, to jest taka bardziej już dla mnie, może nie tyle do upubliczniania, zyski tych firm, jakie mają wyniki finansowe. Jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, nie da się takiej informacji pozyskać, bo te firmy nie mają obowiązku sprawozdawczości. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, taką informację można uzyskać, jeżeli firma dopełnia obowiązków, tak? I tutaj przygody 4x4 przykładowo miały zysk 178 tysięcy w 2022 roku. Jeżeli chodzi o 2023, no to będziemy wiedzieli gdzieś w okolicy lipca, kiedy wypełnił firmy obowiązek zaraportowania wyniku finansowego. Na przykład przykładowo firma Explore 4x4, która ma obowiązek również raportowania wyników finansowych, nie robi tego. No to też o czym świadczy, tak? Czy firma spełnia, wie jakie ma obowiązki, wypełnia to czy nie wypełnia, czy jest w rejestrze, jeżeli prowadzi działalność turystyczną czy nie ma, i komercyjnie to robi, raportuje swój wynik finansowy do Krajowego Rejestru Sądowego czy nie raportuje.
Także naszych wyników finansowych ja tutaj też nie podaję, dlatego że oczywiście to można sobie sprawdzić, to są publiczne informacje, natomiast nasza działalność, jeżeli chodzi o działalność turystyczną, my oferujemy, nie robimy tego komercyjnie, czyli nasze wyjazdy są za 0 zł na razie, więc nasza działalność wynika jest niezwiązana bezpośrednio z turystyką, więc porównywanie zysków z działalności kompletnie mija się z celem. Dlatego tego tutaj nie publikuję. I tu jeszcze jedna jest taka kategoria, inne oferty, jakieś ciekawostki, które wypatrzyliśmy. I tutaj jest na przykład firma Bezdroża 4x4. Jako jedyna oferuje taki voucher do jazdy 4x4. Tak? Czyli nie trzeba wynajmować samochodu, ale można u nich wynająć na przykład godzinę jazdy samochodem terenowym i takiej nauki tym jazdy samochodem terenowym. I to kosztuje 399 zł. To jest na przykład dla nas taka ciekawa informacja, że dlaczego my możemy skopiować ten pomysł i też zaoferować coś takiego. I jeżeli jakieś inne jeszcze elementy się pojawią na stronie, gdzieś zobaczymy jakieś fajne pomysły, które możemy również przejąć i rozwinąć w naszej firmie, to będziemy szukać takich właśnie elementów i tutaj dodawać do tego sprawozdania. Także na tym zakończę ten pierwszy odcinek i do usłyszenia za miesiąc.